Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w łonie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wierząc i wystawiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało pogrzebać dziecię, nadano mu imię Jezus, który nazwał go Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Pasterze udali się pospiesznie do Betlejem, aby oddać cześć Jezusowi. Gdy usłyszeli od anioła, że narodził się Zbawiciel, zaufali mu, uwierzyli, że mówi prawdę. Zaufali Panu Bogu i z pośpiechem udali się do Betlejem. Maryja zaufała Panu Bogu, choć nie rozumiała, dlaczego przyszedł do niej anioł i zwiastował jej, że zostanie Matką Zbawiciela. Nie rozumiała, że po narodzeniu jej syna przybyli pasterze i mędrcy i mówili wielkie dzieła i wielbili Pana Boga. Jak powie Ewangelia, rozważała to w swoim sercu. Nie rozumiała wielu rzeczy, ale zaufała. Uwierzyła Panu Bogu i w jej życiu mogła się wypełnić wola Boża. Wczoraj zakończyliśmy stary rok. Dziś pierwszy dzień nowego roku. I pewnie zadajemy sobie pytanie, jaki on będzie, co nam przyniesie. Wiemy, jaki był miniony rok, już się skończył. Wiemy, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy. Wiemy, że ten nowy rok będzie taki, po części, jaki sobie po prostu wypracujemy. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o błogosławieństwie. Pan Bóg na ten rok chce nam błogosławić. Chce udzielać nam swoich darów, abyśmy każdy dzień tego roku przeżyli dobrze, abyśmy każdego dnia wypełnili wolę Bożą, ale aby przyjąć Boże błogosławieństwo, przyjąć Boże dar, musimy tak jak Maryja, tak jak pasterze, tak jak mędrcy, zaufać Panu Bogu, uwierzyć, że On przyszedł na świat i jest z nami i chce błogosławić. Potrzeba nam jest zaufania. Zaufania do Pana Boga. Bo przecież to On decyduje, co w naszym życiu będzie. To On zezwala na różnego rodzaju doświadczenia w naszym życiu. Trzeba mu zaufać. Trzeba po prostu postawić na Pana Boga. Maryja postawiła na Pana Boga i dokonała rzeczy wielkich. Trzeba nam przyjąć Jezusa Chrystusa jako prawdziwe światło. Jako tego, który oświeca nasze drogi. Bóg dał nam dar czasu, nowego czasu.
i mamy dobrze go wykorzystać. I On chce oświetlać nasze drogi. Chce nas prowadzić. Trzeba mu tylko na to pozwolić. Jest pewne opowiadanie mówiące o człowieku, który każdego dnia schodził do wnętrza ziemi. Brał sobą kilof i lampę, aby wydobywać sól. Schodził tam kilkaset razy i pewnego dnia zbiła mu się lampa. Pomyślał sobie, dobrze, przeszkadzałem tylko. Przecież znam każdy zakamarek tej kopalni, każdy tunel, poradzę sobie. I zaczął wracać, ale co chwila uderzał w ścianę sądu. W końcu zaczął pędzać na kolanach. Kaleczył sobie ręce i kolana. Uderzał co chwila głową w ścianę. Wtedy zatęsknił za swoją lampą. Wtedy zrozumiał, że bez światła nigdzie nie dojdzie. My w tym roku, w tym nowym roku musimy pamiętać o naszej lampie. Musimy pamiętać o świetle, którym jest Jezus Chrystus i zaprosić Go do swojego życia i poprosić Go, aby On prowadził, aby oświecał. Wtedy przeżyjemy ten rok dobrze i każdego dnia, mimo różnych doświadczeń i przeciwności, w tym nowym roku będziemy szczęśliwi, bo ma być naszym światłem Jezus Chrystus. Amen.